Cześć kamraci, kamratki, szanowni państwo. Dzisiaj jest sobota, 20 lipiec 2024. Jesteśmy na takiej tamie we Wrocławku. To się nazywa stopień wodny Wrocławek, no ale popularnie my mówimy tama we Wrocławku. Tam widać z daleka te śluzy, prawda? Tam jest śluza, gdzie przepuszczane są statki. Ona powstała, kiedy ja wtedy chodziłem w Wrocławku do liceum ogrodzącego. Także to było gdzieś, zaczęło się chyba 64, a skończyła się chyba bodajże 67. Ale nie jestem pewien, proszę sprawdzić, być może tam będzie na dole jakaś informacja odnośnie kiedy to się zaczęła, kiedy się skończyła. Tylko taką tajemnicą Poliszynela jest, że po prostu w tej fundamentach tutaj setki tysięcy wywrotek po prostu tutaj przyjeżdżał, wywalało gruz i ponoć tam trochę też niektórych ludzi się znalazło w tym gruzie. No, tak tylko powiem, czyli w fundamentach skrywa takie tajemnice różne. To taka tajemnica Poliszynela. Tam nawet milicja robi jakieś wtedy śledztwa na tego. No ale jak to mówią, trafione, zatopione, bo tu dalej woda i tak dalej, zasypane w zasadzie. A tutaj, proszę państwa, widok jest uroczy. Jeszcze zanim powiem to, co chciałem powiedzieć, to jest tak zwany szpital górny po drugiej stronie Wrocławka, a tam z daleka widać, nie wiem czy widać, po prostu jest takie słońce przeraźliwe, widać z daleka Wrocławek. Katedrę, właśnie słynna katedra wrocławska i tam jest elektrociepłownia i no niestety komin celulozy tam z daleka, ale chyba nawet już go nie ma, komin celulozy, jeden z najważniejszych takich zakładów przemysłowych, no to była celuloza, tak jak już wspominałem, Igor Nevelli, pisarz w latach 50. napisał książkę Pamiątka z celulozy. Niestety tego zakładu, tak jak i Drumetu, taka cała masa fabryka farb, niestety już nie ma. Tak, tutaj są schody, gdzie to jest miejsce zaznaczone, no w zasadzie święte dla Polaków, gdzie zamordowano i rzucono do Wisły zwłoki ponoć jeszcze żyjącego księdza Popiełuszkę, znana sprawa pod koniec lat 80. Także sprawcy zostali ukarani, tylko następna tajemnica Poliszynela, że zostali w zasadzie ukarani sprawcy ci, którzy rzeczywiście tego dokonali. Tak, tam w dalszym ciągu nikt nie chce. No, tam jest taka była informacja, że dalej na te tereny jest teren chroniony i nie można tam wchodzić. A to jest właśnie to miejsce, gdzie w tym miejscu dokładnie wrzucono do wody świętego obecnie już księdza Popiełuszkę. Tak, to jest jego męczeńskiej śmierci, księdza Jerzego Popiełuszkę. No 1984, także niezupełnie pod koniec lat 80. Tak. I no niestety stąd nie sięgnę. Bym państwu pokazał. Na temat śmierci księdza Jerzego Popiełuszki jest w dalszym ciągu, jest karty tej historii są otwarte, bo
to nie było zupełnie tak, jak oficjalnie podawano, czym żyła Polska właśnie wtedy, 1984, 1984, jeszcze cały rok następny. Ponoć to było inne miejsce, ponoć kiedy księdza tutaj wrzucano, to już jeszcze żył, prawda, że niektórzy przy sekcji lekarz jeden powiedział, że tam były, woda się dotkała, dostała do płuc i to po prostu zmarł. Przyczyna śmierci była po prostu utonięcie, nie same po prostu, że był zamęczony. A data tutaj to jest też po prostu, że to było troszeczkę dłużej, to trwało jego męczeństwo i niezupełnie to też Polacy brali w tym udział. Tak, tak tylko tyle mogę powiedzieć, kto jest cała masa publikacji, filmów na YouTubie, także proszę Państwa, proszę wejść i także widzimy tam, o, widzicie Państwo, tam już troszeczkę jest wyższy poziom, tak, i tam jest, co widzimy, takie wyjście, taki falochron, coś ala, tam właśnie statki wpływają i są podnoszone. Niestety tam nie mogę się zatrzymać, no chyba żebym pieszo szedł, ale wybaczcie, jest w tej chwili około 34, może nawet więcej, w słońcu to jest 50. Jest tak palące słońce niesamowicie, że nie będę tam dalej szedł, chyba że mi się uda w jakiś sposób samochód zatrzymać, wtedy Państwu pokażę, jak ta śluza działa. Także widzicie, proszę Państwa, cały naród składał się na to. To jest w zasadzie jedyne ujście, jedyna taka tama na Wiśle. Miało być to zrobione dalej i prawie już zaczęto budować pod Toruniem. Jeszcze jedna tam kaskada miała być chyba pod Trzewem czy pod Grudziądzem. Ale to wszystko, widzicie, przyszedł nowy ustrój i wszystko, jak to się mówi, zamiot pod siebie. Tak. A w tej chwili prąd jest coraz droższy, nie wiadomo czy nie trzeba będzie sprowadzać go z Ameryki być może. Tak, tak, wiaderkami. Także to widzimy, kochani. Tam jeszcze jest śladem Solidarności. Można iść. Tam jest krzyż po prostu. No nie wiem, może dojdę, ale raczej nie. Oczywiście nie dodałem, że tama to jest nie tylko sama tama i to, że statki przepływają tą śluzą, również potężna elektrownia. Nie pamiętam, ile tam ma, chyba 600 MW. Nie znam się na tych, także proszę mi poprawić w razie czego. Proszę, kaniło się dookoła Podsławek i miejscowości przyległe i może jeszcze sąsiadów ta tama zaopatruje w prąd. Proszę Państwa, zaopatrywała za czasów PRL-u i zaopatruje do tej pory. Coś na pewno wymyślił, żeby to za długo Polacy się nie cieszyli. Tak, tam widzimy duży, długi, inny poziom, wyższy, a tutaj tak na tego jest niski poziom. Tam jest wysoki. Jest tak samo przepławka dla ryb specjalnie. Także wtedy wszystko architekci doskonale pomyśleli, to w czasach Gierkowskich. Tak, zobaczymy jak tam dalej będzie. A tutaj na moment się zatrzymałem. Na moment się zatrzymałem, proszę Państwa, bo widzimy, że tutaj jest, dawniej był parking, można było się zatrzymać. Tu byłem
za dwa razy wcześniej. Nie dotyczy EW1, coś tamtego. Po jakimś morgomońskim ich języku polskojęzycznym coś tam na was grali. Także proszę Państwa, tutaj widzimy właśnie te suwnice potężne, które właśnie tutaj tak spróbujemy tam przejść, żeby pokazać. O, a tutaj właśnie jest to. Noga się wpływa tutaj, prawda, i z drugiej strony się wpływa, wyrównuje się poziomy, tak to widać tutaj. O, widzimy, ptak to wchodzi. Ile tam? No taki nieduży stateczek wycieczkowy, powiedzmy, wejdzie. A tam już jest inny poziom. Inny poziom. Tak, kochani, po prostu dowiedziałem się od pana, że tutaj tam zaczyna się, tak jak tam. O, tam, gdzie te niebieskie. O, tam i te wszystkie niebieskie, co widzimy, hen, to są właśnie te turbiny wodne, które przetwarzają prąd płynący Wisły, naszej kochanej rzeki, jeszcze wciąż rzeki, jak jaś robi się rzeczka, do tego dążą. I to nie jest 600 MW, tylko ten pan powiedział, który tu pracuje, nie przedstawił się jakie stanowisko, no ale chyba miał zajmie powiedział 172 chyba megawaty. No i trudno powiedzieć, sześć takich jest tych turbin tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, naliczyłem siedem nawet, ale to chyba jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, tak, jedna taka główna, to nie wiem, to rozdzielnia chyba, jak tak wspominam. Także proszę Państwa, widzimy jeden z naszych cudów za Gierka, okresu perelowskiego, że kiedy Polska się dźwigała z tych zniszczeń wojennych, straszliwych, kiedy spłaciliśmy długi, spłacaliśmy nie tylko te, ale również te za pozostawione mienie, prawda? Wiadomo, jakiej nacji spłaciliśmy to. Zaciskając pasa, ile się da, proszę Państwa. No, okazuje się, że Polak w tej chwili jest zaciągu niewolnikiem. Niewolnikiem, proszę Państwa. Tak, święty, błogosławiony w zasadzie ksiądz, który zginął śmiercią męczeńską, Jerzy Popiełuszko, pewnie tam płacze nad Polską, nad tym, co walczył, niestety się nie doczeka. Piękna nasza Polska, cała. Tak, taki króciuteńki tylko reportażek z tego stamy. I 800 innych, których następnie na pewno nie zdążę wszystkiego Państwu przedstawić, ale chociaż wyrywkowo już będę przedstawiał na tym, co Polska utraciła. Może nie bezpowrotnie, bo to jest wszystko, a w zasadzie nie, to już się to se nie wraci, jak to mówią Czesi. Wszystkiego dobrego życzę moim kamratom, szanownemu Państwu i do następnego na szlaku ponownego
odkrywania Polski. Czołem wielkiej niepodległej Polsce. Czołem. Tak, jeszcze troszeczkę chciałem sprostować w zasadzie dwie rzeczy. To, co widzimy tutaj, a ja pokazywałem z mostu tego, który prawda przebiega przez Tamę w Włocławku, mówiąc, że to jest elektrociepłownia, to okazuje się, że nie. To jest elewator zbożowy. Tu widzimy potężne takie zbiorniki. No i widzimy tutaj skup zboża, sprzedaż, nawozy, Awil, Włocławek, Anwil, no znany, prawda, Police, RSM, nawozy, no materiał siewny, zboża, środki ochrony roślin, hurtownia, paliwa, no, skup Al Samer, spółka ZOO. Ukazało, co ja przynajmniej jedno jest prawdziwe. Tak, jeszcze jedna rzecz, mianowicie to, że w planach było za czasów Gierka postawienie trzech tych podobnych tam, jakie w Włocławku, to okazuje się pan pracownik, który tej elektrowni wodnej na tej tamie włocławskiej powiedział, że w planach była 30, cała Wisła miała być zrobiona 30 takimi no, wykorzystywaniem z tych spadku wód Wisły, prądu tego rzecznego do zapatrzenia prawie całkowicie Polski w prąd. No, jak to się skończyło? Skończyło się tak jak zawsze, czyli to, co za czasów Gierka, Gomułki zostało zrobione, także to zostało zrobione. O, widzimy tutaj nawet zakaz parkowania. Kiedyś to było nie do pomyślenia, no ale tak to jest, jak jest. Może zdążę jeszcze, no ale to chyba następny, celulozę, chociażbym będę przejeżdżał w tej chwili ku celulozę. No to na razie, kochani. No, nie byłbym sobą, kamraci, gdybym się nie zatrzymał przed celulozą, aż się łezka w oku zakręciła. To były zakłady, tu widać jeszcze stare takie, stare budownictwo. Tam coś pisze, 1922. Może mi się uda to zbliżyć. Teraz może, a teraz jedziemy, co tam pisze. 53. Coś tam pisze, później uczytam, bo nie mogę sobie. Także to jest stara celuloza. Przedwojenny zakład. I tam z daleka widać komin celulozy, góruje z daleka, jak się wjeżdża od strony szpitala górnego, czyli cały Włocławek się ma w dole, to ten komin króluje nad Włocławkiem. I proszę Państwa, tu nie było tak jak w tej chwili, to było tam dla kilkunastu tysięcy było zatrudnienie na pracowników, te wszystkie bloki, które tutaj widzimy i tak dalej. To zostało, to jeszcze tamten chyba to jest zrenowany po, dobrze mówię, po celulozie dawniejszej. To było po obydwu stronach tej ulicy. Tej ulicy. Także, no i komu to, tak się powiem, przeszkadzało, żeby to zniszczyć. Celuloza włocławska zapatrywała cały kraj w papier i szczególnie w okresie Gierka to był bardzo znaczący papier. No,
znamy kopoty papieru deltowego. Później powstały właśnie zakłady papiernicze w Kwizynie, czy tam pod Kwizyniem. Tam potężne. No ale po prostu ten zakład poszedł pod młotek. To na przestrzeni, to były filie, to nie tylko, że tutaj widzimy, to na przestrzeni kilku kilometrów to się ciągnęły te zakłady. Nie jestem pewien, czy nie były wtedy dwa kominy celozemniczo. Wtedy w tej chwili widać go w całej okazałości, ten komin. I były filie, powiedzmy filia też papiernicza, papiernia tak zwana na ulicy Toruńskiej. No, kilka było takich zakładów związanych z celulozą od zespołów tak zwanych, które kooperowały z zakładem tym celulozowym, tak? Dobrze mówię. O, tam widzimy budynek i to wszystko. Dlatego w tej chwili, proszę Państwa, jest to nieczynne. Nie wiem, co tam się dzieje. Jakieś takie porośnięte chwastami, ale widzę, że tutaj coś tam jest tam. Nie wiem, dlaczego oni wynajmują tam dalej. Kilka dni się zatrzymałem. Psy tylko tam ganiały za bramą. No, takie do ochrony oczywiście. O, także widać, że to dawno jest nieużywane. Dawno nieużywane, proszę Państwa, tak? O, brama pożarowa. To jest parking Wika, czyli tego zakładu, który jest po drugiej stronie, Wika Polska. Tak. No, to tylko tak dopisując do tej tamy, żebyście Państwo mieli całość. Nie będę dążył w takim razie tematu celulozy, tak jak tych wszystkich ponad 800 zakładów, które zostało, poszły pod motek, w zasadzie w ruinę i za bezcen poszły w ręce tych czerwonych burżujów, którzy przejęli władzę. Czerwonych burżujów jeszcze z domieszką innej domieszki innych nacji. Okej, wiemy, o co chodzi. Wszystkiego dobrego już teraz chyba na pewno. Do zobaczenia i czołem.